Jesteśmy właśnie po performansie tutaj przy wełnianym rynku. Teraz wracamy z powrotem do instytucji i trochę tam będziemy rozkręcać naszą ofertę. Skupiamy się na wystawach, które obecnie prezentujemy. Przede wszystkim MOS Estet, czyli wystawie poświęconej zbiorom Miejskiego Ośrodka Sztuki. Jako pierwszy po kolekcji będzie oprowadzał Jerzy Gąsiorek, który opowie trochę skąd ten dobór i skąd ten dobór prac, jaki jest klucz właśnie. On jako twórca tej kolekcji będzie o tym opowiadał. Później nasi kuratorzy, czyli Gustaw Nawrocki i Zbigniew Sejwa, również oprowadzają co godzinę po wystawie. O 22.30 zapraszamy na noc taką z amerykańskim filmem reklamowym, który jest w zbiorach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, więc też są to filmy takie nietuzinkowe, poświęcone właśnie reklamie, które wpisały się już w jakiś nasz krajobraz kulturalny. Dobrze, a tak już całkiem prywatnie powiedz, jak podoba Ci się nocny szlak kulturalny? Super, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Wydaje mi się, że naprawdę wiele, wiele miast może zazdrościć Gorzowowi tak super imprezy. Thank you.
punkt numer 26. Zaczęliśmy od wernisażu fotografii Moniki Łuczak, następnie memy, billboardy oraz plakaty Marty Frey, a w tym momencie trwa koncert kwartetu smyczkowego Straordinario. Galeria Bezbronna w tym roku mieści się w centrum miasta, w budynku po byłej przemysłówce, a dokładnie po banku. Zajęliśmy miejsce na wystawę. Obrazy, malarstwo kilkudziesięciu autorów, na razie nie mamy policzone szczegółowo. Wiemy, że obiekt jest duży, 50 pomieszczeń. Uważamy, że ścian starczyło, jest duża różnorodność. Gorzowianie dopisali frekwencją, więc cieszymy się bardzo. Za rok 10 Bezbronna.
Chodzi o to z wytwórnią Dym, o to, żeby konfrontować takie wspaniałe miejsca w Gorzowie z naszą muzyką. To w zestawieniu daje bardzo fajne efekty niecodzienne. Może powiedz trochę, czym jest Dym? Dym jest lokalną oficyną wydawniczą muzyczną. Głównie skupia się na wydawaniu produkcji lokalnych producentów, ale nie tylko. Głównie zajmujemy się produkcją muzyki eksperymentalnej, elektronicznej, ale nie tylko. I jak to ma wyglądać w konfrontacji akurat z tym miejscem? A to zaraz usłyszymy. Odbędą się dwa koncerty na żywo elektroniczne, dwa duety lokalne właśnie. Próżnia i Facebug. Zapraszamy serdecznie. Po 25 minut dwa szybkie koncerty. Przejść tą drogę, więc jeśli wola i siła, niech niesie się modlitwa do źródeł mocy. Wola, siła, moc, to jedno. Daje życie, wraca zdrowie. Ja.
byłam razem z tą piosenką. Przyjmij i pomnóż, bo przyszli z powrotem. Przyjmij proszę całą moją siłę, jaką ci posyłam razem z tą modlitwą. Siła, moc, cudowna jedność. Niech staje się, co ma się stać. Dziewiąta edycja, udało się. Myślę, że jest to od lat chyba najmocniej reprezentowany przez artystów szlak, czyli nie pierwiastek ludyczny tutaj nie przeważył, ale jednak jest dużo sztuki takiej z dobrej i wysokiej półki, więc jako organizatorzy, jako Miejskie Centrum Kultury oczywiście jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani. Bez poszumu fal, czy znasz taką noc, która nie ma dnia? Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać szum fal? Przyjechałem specjalnie do Gorzowa na Nocny Szlak Kulturalny. Jest tu super fajnie. W Poznaniu czegoś takiego nie ma. W zeszłym roku byłem pierwszy raz. Tak mi się spodobało, że myślę, że będę co roku.
Atmosfera mi się bardzo podoba miasta. Miasto żyje. Przyszłam na pieszo z Częstochowy specjalnie na nocny szlaj kulturalny. Do tej pory udało mi się zobaczyć konstrukcję w centrali. Kilku mężczyzn trzymało dużego ptaka oburącz i ten ptak teraz wisi. Zdaje się, że on również wypowiada dźwięki. Niektórzy ludzie mówili, że do nich szeptał: zabij, zabij. Jak co roku ostatnim punktem nocnego szlaku kulturalnego jest Centrum Kultury Niezależnej Centrala. W tym roku mam dla Państwa 3 koncerty, 2 premierowe projekty gorzowskie, N jak Niedźwiedź i Orzeł i Reszka, bardzo utytułowanych muzyków pochodzących właśnie z Gorzowa. Mam również zespół z Korei 57, z Korei Południowej, który zakończy ten wieczór. Mamy również wystawę rysunków Anny Cytowicz, Uroki Niepokoju. Mamy również live action painting Beaty Stanek, będą wizualizacje VJ Pathfindera, który przyjechał do nas z Niemiec. Mamy również premierę w nowej instalacji Ewy Bony i Ewy Kozubal pod tytułem Stąpienie. Będzie to mały happening, który odbędzie się tutaj o 12 w nocy.